Cześć, witaj, to jest Max Mas w kolejnym unboxingu. Dzisiaj będzie to kolejny ten sam unboxing, tylko że będzie to teraz z gry Tomb Raider, będzie to edycja Survival. Z gry Tomb Raider nie wiem, czy będzie seria. Chciałem kupić edycję kolekcjonerską, lecz edycja kolekcjonerska z samą figurką, gdzie figurkę oddzielnie można kupić taniej, i te pudełko metalowe kosztowała 170 euro, a ta kosztowała tylko 20, więc kupiłem tą, a figurkę po prostu sobie jeszcze dokupię. Więc to jest edycja Survival, wygląda tak z przodu, z boku i z tyłu pokazuje, jaka jest zawartość. Fajnie, bo są DLC. Oczywiście myślę, że pojawi się seria z tej gry. Jeżeli chcecie, piszcie w komentarzu. Jak zawsze, jeżeli oczywiście Wam się spodoba unboxing, zostawcie łapkę w górę i komentarzyk i powiedzcie, co o tym myślicie, bo kiedyś mogę zrobić Wam konkursy na same edycje kolekcjonerskie, bo jak one tyle kosztują, to mogę kilka zrobić takich konkursów bez problemu, no ale musicie zasłużyć, nie no żarcie. Jak wbiję taką bardziej okrągłą jeszcze sumę, to na pewno zrobię. Więc otwierajmy to. Pierwsza rzecz, jaka nas wita, to jest to. I są to. Jest to jakby portfel, patrzcie. Zajebiste takie. Jest zajebiste, jak to Max mówi. Zajebiste, ho. Nieśmieszne. Tak to wygląda. Czekajcie, wyjmę, bo to guma i to się skleiło do tej folii. Tu mamy sznurek jeszcze, żeby to sobie przyczepić. Więc sznurek, oczywiście. Stylowy sznurek. No i to jest paczuszka, że chyba można w tym trzymać albo telefon, albo coś takiego. Otwieramy tak o. Tu sobie możemy rozkręcić. I tu można coś właśnie włożyć. Wygląda to bardzo fajnie, są te znaczki na tym. Podoba już mi się bardzo. Więc zamknijmy to, więc wygląda to tak. Jeszcze można tu sznurek ten przyczepić. A niech sobie leży tam gdzieś w rogu. Wypadło, wywaliło się. Kolejna rzecz to jest artbook oczywiście z Tomb Raidera, gdzie wyjąłem jeszcze mapę, którą zaraz wam dopiero pokażę. Wygląda tylko bardzo fajnie. To jest mini artbook, bo to nie jest taki wielki, jest cienki, widzicie. Tak to wygląda, tak? Z przodu, z tyłu, bok. I zaraz wam powiem, ile ma stron, jeżeli strony tu liczą. Nie liczą stron, ale wyglądają arty bardzo realistycznie, patrzcie. I bardzo ładnie. Zawsze chciałem przejść tego Tomb Raidera. Miałem sobie kupić na początku edycję Definitive na Playkę, czwórkę. No ale nie kupiłem, bo nie chciało mi się nigdy. Znaczy nie miałem jakoś zachęci, żeby tego, chęci do tego kupienia. I tu mamy taki plakat piękny, oto. Beautiful, gdzie wygląda on tak o z jednej strony. Patrzcie, tak o. Ładną dziewczynę będę chciał powiesić. I tak wygląda z tyłu, czyli mapa tej Yamati Island. No, czyli wyspy Yamati. Tutaj mam. No, sorki, ludzie, się unboxing tak skończył, no ale ten plik, który drugi nagrałem, się mi niechcący usunął, no i nie ma go. Ale tam tylko jeszcze pokazałem z pudełko z grą i tylko to, i tam jeszcze był kod na broń z Hitmana Absolution, w ogóle to się fajnie zdziwiłem. I tak to był, i tak tylko tak wygląda ten unboxing. Jeżeli właśnie unboxing musi sprawdzić, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli też chcecie z serii z Tomb Raidera, napiszcie mi w komentarzu. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Mój Las Max i na razie.